Zaraz, zaraz. Ale co pan tu robi? Jak co robię? Chciałem tutaj sobie normalnie do paczkomatu zdefekować. Ale jak do paczkomatu? Normalnie, zwyczajnie. Tak nie można. Jak... Można. Gdyby to było złe, Bóg inaczej świat by stworzył. Ale proszę mi tu nie cytować Krzysztofa Bosaka. Znam swoje prawa, wiem, że mogę zdefekować do paczkomatu, dziękuję. Nie tak prędko, prawo Marcina. Jeżeli będziesz defekował do paczkomatu, to możesz popełnić wykroczenie. Konkretnie nieobyczajny wybryk, no bo zdejmujesz spodnie. Ale to nie wszystko. Zanieczyszczasz też miejsce przeznaczone do publiczności. Z tej strony prawo Rafała. Prawnicy, jako prawnicy stosujemy wiele wykładni prawa. Różnie są interpretowane. To jest przecież wierutna bzdura. W tym momencie obowiązuje tu tylko prawo Hammurabiego. Przecież każdy wie, że urwana dupa nie może sama srać, ponieważ powiązana... W dzisiejszym odcinku zrozumiecie różnicę między prawem Agaty a prawem Marcina. Gosku przejdzie glow up i przedłużymy mu włosy. Dowiecie też, co robi Sławek Peszko i Lexi Chaplin. A oto i on, świeży, bo wleciał barber. Człowiek warga. Dzień dobry, ciepło. Co nie? A pamiętacie, jak jeszcze miesiąc temu wszyscy mówiliście jak jeden mąż? Jezu, jak zimno, tak ma wyglądać to globalne ocieplenie? Kurwa, Sommer miał rację, głupia wiosna, a wiek się chuja zna. No i mija kilka dni i... Jezu, kurwa, kiedy jakieś ochłodzenie? O fuck, uduszę się. Ci ekolodzy mieli rację. O Jezu. Słuchajcie, to jest jedna z zasad prawa Murphy'ego. Czyli jeżeli coś może się spierdolić w konkretnym miejscu o konkretnej porze, to najprawdopodobniej się spierdoli. Spokojnie. Prawo Murphy'ego nie ma umocowania w polskich przepisach. Oznacza to, że nie obowiązuje. I tak naprawdę jest to po prostu zwykłe zrządzenie losu. Serio? Tak. Serio musiałeś tutaj przyjść i popsuć zabawę wszystkim? Ludzie muszą znać swoje prawa. Tak, moi drodzy, niestety on jest sponsorem odcinka, ale nie pokażemy scenki, w której daje mu pieniądze, bo nie wiem, czy to jest legalne. To jest zupełnie legalne. Tylko osoby, które pełnią funkcje publiczne, no nie mogą przyjmować takich prezentów, bo jeszcze ktoś by tu uznał za łapówkę. Mhm. To dlaczego robimy to w piwnicy? Moralność to jedno, a legalność to drugie. Ja wolę, żeby moi widzowie nie wiedzieli takich rzeczy. No dobra, formalności załatwione, to przejdźmy teraz do konkretu. Dlatego witam cię w tym prawnym galimatiasie, czy też zagalmatwionym prawilniaku, jakim jest 142 odcinek z dupy! Moi drodzy, z dupy, no. Powtarzam, z dupy, no. Pozdrawiam. Na dzień dobry chciałbym wszystkim przypomnieć, zarówno tym wspierającym, jak i tym, którzy zamierzają wesprzeć, że jest taka opcja! A dlaczego muszę wspierającym przypomnieć? No bo jednak te 15 zeta bulicie co miesiąc i co miesiąc macie kurwturę po każdym dużym odcinku z dupy wypełnioną po brzegi niesamowitymi, pięknymi rzeczami. Kurwturka wjeżdża na salony, a koń jest dawno jaki? Przypominam koń zwalony, wow. Ty to powiedziałeś. Dostajecie film, dostajecie komiks albo książkę, dostajecie album, dostajecie serial i dostajecie grę. No i macie tę kurwturę, te wszystkie polecajki i wy jej nawet kurwa nie widzicie. O, widzę tutaj nieprawidłowości. Znaczy, nie wiem, tak podejrzewam, że wy jej nie widzicie, bo raczej wątpię, żebyście wyrzucali 15 zł po prostu od tak w błoto. Bogactwo, część główna, skurwysyny! Serio, tych wspierających jest ponad 300 osób i tylko połowa widzi tę kurwturę, przynajmniej tak widzę po statystykach. Być może oczywiście jest tak, że algorytm jej wam nie dowozi, ponieważ są to jednak mocniejsze treści zwykle niż to, co prezentuję tutaj. I mogę sobie w obrazkach pozwolić na więcej. Więc dla wszystkich tych wspierających pamiętajcie, wchodzicie na zdupy, wchodzicie na społeczność i tam znajdziecie sobie te wszystkie linki i tak dalej do kurwtur, które już były. A dla wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć, słuchajcie, to jest 15 zł miesięcznie. Mimo inflacji nie zmieniłem jeszcze ceny. Więc zachęcam serdecznie do urzeczywistnienia tego procederu, bo są tam na przykład takie kurwtury. To jest chyba moja ulubiona płyta okresu. Okres. A także takie? Jest takie powiedzenie, że jeżeli Robin Williams gra w czymś i nawet jeżeli jest to głupkowata komedia, to i tak się kurwa popłaczesz. Oraz takie! Jest ciepło, jest lato, więc co lepszego można zrobić w taki dzień jak ten niż dać sobie w żyłę! A do tych wspierających, którzy nie oglądają, to oglądajcie, bo to w końcu wasze pieniądze. Zapraszam serdecznie i zapraszam też serdecznie do nowej federacji Cloud MMA! Będzie grubo. Będzie się działo.
Będzie cool. Chociaż patrząc na to, co tam się odpierdala, to powinno być klaun MMA. Ktoś już pewnie taki żart graficzny zrobił. I nie licz na to, że kiedykolwiek nazwę cię szefową. Ale... Małolatka. Ale tak jest. Ja... Cicho. Zapraszam, bo chuj wie, jak długo ona pobędzie na orbicie. Jak doskonale wiecie, ostatnia głośna federacja, największy konkurent Fame MMA, czyli High League, zniknęło z tejże orbity, ponieważ zostało zawieszone przez MSWiA. To też jakaś kurwa federacja? MSWiA. Malik, Staśko, Wiewiór i Amadeusz. No dobra, ale dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dojebało się do High League? Kto wie, być może Malik odmówił Kamińskiemu walki z Minimajkiem. Ja bym bardzo chciał, kurde, bo... Ale nie, on też chce, on wie. Więc ta patusiarska, mocno freakfightowa strona zawodników poszła sobie do Prime MMA, gdzie mamy m.in. cały czas Jasia Kapelę i Bagietę. Swoją drogą, uwaga, suchar. Więc mamy prawo Marcina i lewo Jasia. Dobra, chcesz coś jeszcze powiedzieć o tym piwie zero dla kidosów? To ci stówę dorzucę. Dobra, dawaj. Napój, który nie przekracza 0,5%. Lewo Jasia to jest tak naprawdę wtedy, kiedy Bagieta przypierdoli mu z lewej. Dajcie mi go, kurwa! A uwierzcie, kilka razy podczas konferencji próbował z partyzanta, kiedy wszyscy inni byli zajęci kurwa sobą. Rozłącz się, bo jednak on tu... O kurwa. Ale oprócz tego mamy tych trochę bardziej sportowych, mniej patologicznych twórców, którzy może niekoniecznie chcą iść do Fejmu, albo Fejm im tego nie proponuje, więc zostaje im nowa federacja. Federacja Cloud MMA. Czym właściwie jest Cloud MMA? No na pewno zajebaną nazwą z Cloud Festiwalu. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. Swoją drogą, jakim kurwa trzeba być nieogarem, żeby sobie przywłaszczyć nazwę, która już jest kojarzona z czymś? Boże, kto może za tym Cloud... no tak. Kochani, to Sławek Peszko i Lexi Chaplin. Dobry wieczór wszystkim. Mówiłem, że ty słowo po polsku, nie? Dobry wieczór, przepraszam. A to jest tak chujowy spot, no że idealnie wpisze się w reklamy z dupy! No pewnie, że generyczna muzyka z jakiegoś stoka. Oczywiście, ujęcia na ekskluzywny samochód. Nie, no jasne, piłka nożna. No dobrze, to w takim razie co my sobie mamy kurwa myśleć? O czym jest ta federacja? Zero konkretów, zero zawodników, zero tak naprawdę powiedzenia, o co chodzi? To jakieś nowe Move Federation, skoro jest piłka nożna? Uwaga, teraz, uwaga, druga szansa! Zwrócona! Czy kurwa driftingowe mistrzostwa Polski? Ty, a może będą nakurwiać Rocket League na żywo? Dobra, w sumie nie ma co spekulować, dali MMA w nazwie, prawda? Chyba, że chodzi o motorowy maraton amp futbolu i wtedy wleci Marcin Oleksy i pierdolnie kurwa przewrotką bramkę. Wraca jeszcze Przemek Gromek. Uderzenie! Boże, jaki tu jest miszmasz, jakie tutaj zmieszanie styli. Nagle wchodzi VHS z 95 roku, bo czemu by nie? Oleksy jeszcze przez 4 lata na świecie nie było. Aha, i widać, że zasad nie zna. Hej, paniusiu, to nie koszykówka! Chyba, że to jeszcze inna para kaloszy i czeka nas coś w rodzaju hit de klekle. Zapewne zapytacie, co to jest, o co mi chodzi. Już spieszę z wyjaśnieniami. Słuchajcie, panowie, zasady są proste. Osoba, która ma piłkę, bierze tę piłkę, podrzuca rękami i kopi z całej siły w mordę przeciwnika. Zaraz, a to nie jest niebezpieczne? No jest trochę, tylko po prostu tak robiliśmy koledze w liceum, więc to już taka tradycja, nie? No dobra, to ja może zacznę. Zaraz, zaraz, nie można tak robić, to może spełniać znamiona czynu zabronionego. Możesz naruszyć czyjąś nietykalność cielesną, za to można iść do więzienia. A, pierdolisz. Ech, czasem człowiek lubi powspominać i wrócić do tej tradycji i żyć przeszłością. Jak większość posłów Konfederacji. Dość tego. W każdym razie dalej w reklamie jest jeszcze lepiej, bo mamy... dialog. Chodzisz w to? Tym razem na 100%. Grubo. No i tego właściwie nie kumam. Że co, że do tej pory nie wchodził na 100%? Że... że na 40? Ha, ha, okej. Wiecie, o co chodzi, nie? Polski Jack Grealish. Jak sobie przy barze staniemy, to nie ma problemu, na pewno tam się lepiej zrozumiemy. I na koniec jeszcze ryk silnika, czyli co, zawody samochodowe w końcu, czy jak?
Generalnie mamy tu kilka problemów. Lexi niepasującą jako włodarz do właściwie czegokolwiek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bo jednak 23-letnia dziewczyna, która tak w zasadzie nie robi nic w swoim życiu oprócz jakichś vlogowych filmów, tego, że była w Team X, tego, że Marcin Dubiel ją kochał, poza tym, że organizowała jakieś loterie i zabierała dzieciaki do Stanów, no to nie jest jakimś specjalnym autorytetem, jeżeli chodzi o freak fighty, czy w ogóle bycie, kurwa, włodarzem jakiejkolwiek federacji. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ja jestem fanką dymów i patologii. Sławek Peszko, który właśnie zakończył karierę piłkarską, też nie jest jakoś specjalnie legitny i wiarygodny. Druga sprawa to nazwa. Serio, jest Cloud Festival, więc ja pierdolę, naprawdę można było cokolwiek innego wymyślić. Sztacheta MMA, Boże. Albo jak już chcecie po angielsku, to Slay MMA. No i będzie młodzieżowo. Będzie cool. Zresztą a propos Cloud Festivalu, to jest nawet podobny font. Totalnie nieprzemyślana sprawa. No i po trzecie, ten spot bez konkretów, bez niczego, a także późniejsze konfy i wywiady z Lexi, też właściwie żadnych konkretów. Owszem, Heilig też zaczynał, kurwa, w samolocie. To co, lecimy z tym? Lecimy. Ale jednak Malik z Pawłowskim trochę bardziej to legitymizowali i bardziej pasowali. Co, przejrzałem. Puść ten mikrofon, Pawłowski, co ty taki spięty, kurwa. Znaczy dobra, tutaj też Pawłowski pojawił się na konfie, nie? Nie, Sławek zaprasza do baru, strzelam, że on stawia, także... No dobra, słuchajcie, sprawa pozostaje otwarta, zobaczymy, z czym to się będzie jadło i zobaczymy, czy MSWiA też nie będzie chciało tego zjeść. Bo doszuka się tutaj jakichś słupów, które są powiązane z rosyjskimi pieniędzmi. No i wtedy będzie coś, co się będzie nazywało... Lexi Tusk. Szale z ciebie, Bambik. Muszę ci powiedzieć. A tak serio, zmieniamy temat, chociaż tak nie do końca. To, co się odjebało za sprawą Lex Tusk, tak zwanego Lex Tusk, to jest jakiś skandal. Pamiętacie, jak nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji? Nobody expects the Spanish Inquisition. No, to teraz nikt nie będzie się spodziewał kaczyńskiej inkwizycji. Słuchajcie, oglądałem te ostatnie Opole i to, jakie tam barachło się odjebało, to ja nawet nie mam pytań. Daj spokój, widziałem tą chałturę. Szkoda słów. Tego nieudacznika. Hola, hola. Jesteście wszyscy aresztowani za nadużywanie rusycyzmu. Jak? Jak? Ale, to nie jest zabronione. Ale co, ale? Jeszcze pewnie Kadyrowa sponsorujecie. Nie, nie, jak my sponsorujemy? Ech, a przez tego naszego nieszczęsnego prezydenta można by rzec... Duda Lex. Very, very, very sad Lex. Serio, nasz prezydent podpisał ustawę, potem zaczął się z niej tłumaczyć, trochę wycofywać, ale też nie do końca, tu nowelizacja, tutaj coś tam i trochę, kurwa, to wyglądało tak jak to. Nie prawo Agaty, Dudy, nie prawo pięści, a nawet nie prawo ojca, tylko prawo Marcina. Tak zwana Lex Tusk to tak naprawdę Lex antypolak. Jeżeli skrajnie polityczna komisja będzie chciała kogoś wykluczyć z pełnienia niektórych funkcji, to będzie mogła sobie po prostu ubzdurać, że działał na niekorzyść Polski pod wpływami Rosji. On powinien dać Andrzejowi korepetycję z podpisywania ustaw. Nie podpisuj. Albo dobra, podpisz. Nie, jednak to nie będzie dobry pomysł. W sumie to podpisz. Albo może jednak nie. Wiesz co, ja zastanowiłem się, możesz podpisać. Nie, stop! Nie wiesz, jakie są tego konsekwencje. Wiesz co, najlepiej będzie jak tego... Albo dobra, jak to podpisać? Nie. Taki podpis ma dość duże konsekwencje. Ech, jacy my dobrzy jesteśmy dla tego prezydenta. O nie. No nie. No wiecie, co się dzieje, zabijam się z wiadomości ZDVP! Dobry wieczór, proszę państwa, z wiadomości ZDVP Łukasz Kutas. Jakub Żulczyk, ta bezbożna, pozbawiona kręgosłupa moralnego kreatura, najpewniej przez skostniały system sądowniczy, zapewne jeszcze z czasów... został uniewinniony i nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za nazwanie Andrzeja Dudy debilem. Powtórzę raz jeszcze, nazwał Andrzeja Dudę debilem. Naszego prezydenta nazwał debilem i za to, że nazwał go debilem, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Sąd sądem, ale proszę państwa, radziłbym wziąć sprawiedliwość w swoje ręce. A teraz sport. Mateusz Morawiecki został premierem w 2017 roku. W tym samym roku Ruch opuścił Ekstraklasę. Zespół z Chorzowa zrobił to specjalnie dla pana premiera, żeby odciążyć budżet państwa. W tym roku z racji tego, że rząd PiS wygrywa z inflacją, wracają do Ekstraklasy. Brawa dla wszystkich. Pogoda. Czy możesz pozwać kogoś, jeżeli na wakacjach trafisz złą pogodę? Niestety nadal zapłacisz opłatę klimatyczną, nawet jeżeli klimat nad polskim morzem będzie podły. Ale spokojnie, coraz więcej przedsiębiorców i biur podróży wprowadza tak zwane ubezpieczenia pogodowe. Odzyskasz część kasy, jeżeli się ubezpieczysz. Znajdźcie swoje prawa i obserwujcie. Ty.
Ale miała być prognoza pogody, a nie jakieś wymądrzanie się. Ja jakiej pogody? No takiej pogody, jaka jest pogoda? No, okej. Okay. Tak widać. Słuchajcie, już chuj z tą pogodą. Serio, Żulczyka uniewinnili. I to prawomocnie, co daje nam możliwość właściwie takiego publicznego powiedzenia. Uwaga, rebus. Proste. Trudne za to będzie pozwanie Krzysztofa Stanowskiego przez Natalię Janoszek. Znaczy niby ma do tego dojść, ale Krzysiek to dosyć sprytnie sobie rozpracował. Natalia Janoszek zapowiedziała, że zamierza wytoczyć mi proces. I tylko robi na tym gigantyczne wyświetlenia, a Natalia Janoszek no szoruje o dno, że tak powiem, PR-u. A Stanowski jedzie do Bombaju stać się gwiazdą Bollywood, tak jak rzekomo Janoszek. Przy okazji trzepiąc sobie materiał, w którym między innymi będzie sprawdzał, czy ludzie naprawdę ją znają. I za każdą osobę, która ją zna, wpłaca 1000 zł na cele charytatywne. Przejdę się ulicą Mumbaju i spytam 100 napotkanych osób. Pokażę im twoje zdjęcie i poproszę, żeby powiedzieli, jak się nazywasz. Za każde odgadnięcie, jak się nazywasz, zapłacę 1000 zł. Kurwa, ale tak serio, Krzysiek, równie dobrze mogłeś to w Polsce zrobić. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Sonda uliczna, sprawdzamy, kim jest ta osoba. Czy ludzie w Polsce wiedzą, kim jest Natalia Janoszek? Podejrzewam, że raczej nikt nie będzie wiedział, no ale po prostu sprawdźmy to. O, tu mamy przypadkowego przechodnia, akurat idealnie. Dzień dobry, przepraszam. Tak? Takie pytanko mamy. Robimy sondę uliczną. Aha, dzień dobry. Czy wie pan, kto to jest? Mogę? No jasne, to jest Natalia Janoszek. Proste. Dobra, możemy to jeszcze raz nagrać. Niech pan powie, że... Nie tak powiedziałem? Tak, niech pan powie, że pan nie wie, kto to jest. Ale ja wiem. To tak, nie wiem, kłamać do kamery? No nie, ale skąd pan wie? Przecież no kurwa nikt nie wie. No jak to skąd? Z kanału sportowego. Przecież Stanowski ją tam reklamował. Co za debil. Uff, na szczęście nie musiałem wydawać 500 000 zł. Pewnie i tak mu się wszystko zwróci, bo w chuj osób zobaczy te relacje. A ostatni odcinek z dupy zobaczyło tyle osób! A tyle osób przyszło na spotkanie Maciejów Dąbrowskich w Łodzi, więc zapraszam na relacje. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy w mieście Łódź. Ja przyjechałem tutaj, no to mój nowy samochód po prostu za ostatnie wyświetlenia z ostatniego filmu. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Spotkanie, wielkie spotkanie właściwie Maciejów Dąbrowskich na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Tak jak zapewne pamiętacie, 2 lata temu było pierwsze, które było w Sosnowcu. Dosyć niebezpieczne miejsce, dosyć dzikie. Razem z Dawidem Fazowskim przez nie przechodziliśmy, ale się udało. Wszystko wyszło elegancko. Później był Gdańsk, wielkie spotkanie w Gdańsku. Na tym spotkaniu również nie pojawił się żaden Maciej Dąbrowski, co oznacza, że od maja, 20 maja 2022 roku do 20 maja 2023 roku tylko ja mogę mieć ten tytuł i właśnie w tym momencie idziemy na wielkie spotkanie Maciej Dąbrowskich Volume 3. Ja mam housecase, przyniosłem, bo ja nie przychodzę z pustymi rękami. Co prawda jest nadgryziona, bo ją zjadłem prawie całą, znaczy pół, ale myślę, że nie będzie to przeszkadzało po prostu tym ludziom. Macieje Dąbrowscy nie są wybredni. Mam taki lekki niepokój, czy ktokolwiek się pojawi. Tym bardziej, że jest to miasto Macieja Dąbrowskiego, ponieważ Maciej Dąbrowski gra w ŁKS-ie Łódź. Ja kiedyś go pytałem, czy on by zagrał u mnie w jakiejś scence, ale mi nie odpisał nigdy. Wtedy grał jeszcze w Legii Warszawa. Może się pojawi walczyć o ten tytuł. Tak w ogóle dla osób, które tutaj przyszły, dla jakiegoś Macieja Dąbrowskiego, jeżeli rzeczywiście się jakiś pojawi i będzie chciał ten tytuł, to ja mu mogę oddać mój VIP bilet na Fame MMA. No tutaj sobie ludzie jedzą, nieświadomi tego, jak niesamowite wielkie spotkanie za chwilę się tutaj odbędzie, więc... No to jest słabe, że nie okazują szacunku należytego mi. Dzień dobry. Cześć, jestem Patryk. Cześć, Patryk. Oglądam cię od pierwszego odcinka, a to jest prezent na urodziny. Prezent na urodziny. Ciebie. Ale spotkanie Maciejów Dąbrowskich jest tam. Nie obchodzi mnie to. Specjalnie chciałem troszeczkę na uboczu, bo mnie peszy kamera. A, okej. Okay. No dobrze. No. Chcesz trochę housecase'y? To jest ser domowy, możesz sobie urwać. Kurwa, dobry. Dobry, nie? To jest ze Śląska typowy ser. To jest, jestem Eko i chodzę pieszo. Red Bull Zero! Skąd wiedziałeś, że pije Red Bull Zero? Nie wiem, zjadywałem. Warszawski brąz! To rysunek dla ciebie. Jezu, jakie zajebiste! To bardzo ci dziękuję za prezent. Dziękuję. Tak jak myślałem, nikt nie przyszedł, słuchajcie, ale zajebiste jest to, że gość mi dał prezent wcześniej. Czy ty widzisz jakich Maciej Dąbrowskich? Prost. Nie jest Maciejem Dąbrowskim, nie. Czyli dobrze, dobrze. Czy któryś z was to Maciej Dąbrowski? Ja jestem Maciej tylko. Ale nie Dąbrowski. Nie Dąbrowski. Dobrze, dobrze, jest dobrze, słuchajcie. Ja to jest kurwa sztos po prostu. Oryginalna z płyty jeszcze. No tak, tak, nie. No. Jakby ci bardziej brzuch urósł, to, to by wyglądał, jakby miał wylew. Maciej Dąbrowski? Nie, ale to jest Maciej Dąbrowski. Nie. O, serio? Naprawdę?
pokaż. To walka, będzie walka. Słuchajcie, po raz pierwszy to się zdarzyło. Czy to będzie Maciej Dąbrowski? To jest Dąbrowski Maciej, rzeczywiście. To słuchaj, zróbmy tak. Chcesz bilet na Fame VIP? No z chęcią. Dobra, to wtedy, ale to uznasz, że ja jestem jedynym Maciejem Dąbrowskim wtedy. O nie. No to bilet na Fame. Wie, nie sprzedam swojego imienia tak tanio, nie? Tej skóry nie sprzedam. Ale musisz, znaczy wiesz, no bo jedna z, osoba może wyjść tutaj tylko zwycięsko do następnego roku. Papier, nożyce, kamień. Kurwa, grubo. Czekajcie, poczekamy, czy jeszcze jakiś się Maciej Dąbrowski tutaj nie pokaże. Może ja go namówię, żeby ciebie zlikwidował i wtedy jemu dam ten bilet. Nie spodziewałem się tej sytuacji. Myślałem, że jeżeli Maciej Dąbrowski się pokaże, to piłkarz ŁKS-u Łódź. Nie nasrałem do niego. To nie maska. No to nie jest maska. Aczkolwiek, no maska się kruszy, no hej. Nie jest i wcale to nie jest tak, że dużo kwasa do tego wrzuciłem. To dobrze, przed galą idealnie będzie. To jest jak kurwa opłatek, no jakby to była wigilia. Nie jest to wigilia Maciej Dąbrowski. Wzajemnie, nawzajem. Tak. Wysoki jest, kurwa. On może, wiesz, patrzę na ten zasięg dłoni, czy da się wyczytać, co za chwilę będzie, nie? Easy. Nawet przeciwnika nie widzi. Chyba, że możemy się umówić, że ty będziesz Maciejem Dąbrowskim od pewnego wzrostu. Od pewnej wysokości, od dwójki w górę. No tak, od... No ile? To masz w takim razie z 20 cm więcej Macieja Dąbrowskiego, nie? Parówne. No to 24 cm masz... Więcej niż ja, że tak powiem. Trochę przykre, nie? Nie, w sumie nie. No to co, do ilu? Do trzech? Do trzech, na trzy pokazujemy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Pierwszy raz od dwóch lat mam taką... Będzie dobrze. Będzie dobrze? Będzie dobrze, no. No dobra, próbujemy. Ciach. 1-0. Raz, dwa, trzy. 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 Ciach. 1-0. Nie, 2-0. A, dobra, dobrze. Raz, dwa, trzy. Kurwa, 3-0. Dobrze było. Trzeci rok z rzędu, kurwa, tak, Maciej Dąbrowski. To teraz możemy wszyscy zaśpiewać, uwaga. 3-4. Maciej Dąbrowski! Teraz po uczciwej walce, wcześniej to było walkoverem wszystko, a... Bardzo mi przykro, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Niestety będziesz musiał zmienić imię i nazwisko, albo przynajmniej się z tym nie obnosić przez najbliższy czas, no czyli rok. Nie? Maciej Tomasz będę. Maciej Tomasz. Może być Tomasz Dąbrowski. Tomasz Dąbrowski jest na przykład gościem, który podpowiada Kubie Wojewódzkiem. Tomasz Pierdol. Tomasz Pierdol? A Tomasz Pierdol. No kto komu tutaj spuścił, to my już dobrze wiemy, prawda? No dobra, no co ja mogę więcej powiedzieć? Udało się, tytuł zachowany. Widzimy się w następnym roku w innym mieście. Jakie miasto możecie wpisywać w komentarze? Może na to zwrócę uwagę, a może będę miał to w dupie i pojadę gdzie chcę. W każdym razie za rok 20 maja zapewne również się dotkniemy za jaja. Dziękuję bardzo wam wszystkim za to spotkanie. Było super. Maciej Dąbrowski jest tylko jeden. Zwycięstwo. No co wam mogę powiedzieć, tak się stało, tym razem uczciwa wygrana, znaczy wcześniej też były uczciwe wygrane, tylko że walkoverem, teraz była walka przynajmniej. Więc do 20 maja 2024 roku macie przed sobą jedynego i prawdziwego Macieja Dąbrowskiego. I nikt stamtąd nie wrócił zmęcony. A mogło tak być. Czy można być zmęconym po spotkaniu z swoimi widzami? Jak najbardziej tak, jest to całkowicie zgodne z prawem. Ale lepiej wybrać piwo zero i być przynajmniej trochę trzeźwym. On ma tam taki wzrok, jakby albo tamten gość mu sprawił mega przyjemność przed chwilą. Nieważne w jaki sposób, nie wnikamy w to, co Konfederacja robi za zamkniętymi drzwiami. Albo on już widział coś, czego my jeszcze nie widzieliśmy. Coś mniej więcej jak w Blade Runnerze. Może on po prostu przed wszystkimi innymi widział przez te gogle narciarskie od Apple'a. No dobra, ale tak serio, ja właściwie nie wiem, po co takie wielkie halo. Już były chyba takie Google Glass, czy YouTube, czy w ogóle TikTok Glasses i wszystkich to chuja obchodziło. Wiecie, dokładnie tak samo jak z technologią 3D w telewizorach, czy z VR-em. Zresztą jest coś w pizdę creepy w tych okularach. Znaczy, nie żeby pizdy były creepy, spokojnie. Nawet te, które wyglądają z bliska jak wielki przedwieczny i podobnie fascynują i hipnotyzują, żeby wejść w tę ciemną jest... Dobra, macie kurwa przestań.
Dobra, anyway, chodzi mi o to, że jak oglądałem tę prezentację, to miałem wrażenie, jakbym oglądał odcinek Black Mirror. Tylko takiego chujowego polskiego Black Mirror, gdzie masz kabel idący do jakiejś ładowarki, która jest na plecach, której nie widać dobrze. A nie tak jak chociażby w Black Mirror, gdzie masz taki przycisk tutaj, który jak naciskasz, to nagle przenosisz się do innego świata. Zresztą te oczy, które są wyświetlane potem w tym AR, wyglądają kurwa tak źle jak jakieś CGI z DC. Albo z nowego Ant-Mana. I became the ultimate weapon. Akurat jak oglądałem prezentację, to był ze mną Igor Herbut, który mówił, że ona mu się z czymś kojarzy, że te oczy z czymś mu się kojarzą. I tak, doszedł do tego. Znaczy nie w sensie, że doszedł do tej prezentacji, tylko doszedł do tego, z czym to mu się kojarzy. Z tym! Kurwa, wystarczy podstawić pod tę prezentację audio z poradnika uśmiechu i Wiktor Strybok ma nowy odcinek. Witajcie w naszym poradniku. Naprawdę, te gogle wyglądają jak jakiś custom, który dostajesz w DLC. Albo to, jak poprosisz komputer, żeby ci wylosował postać. Na przykład tak. To była scenka, moi drodzy, z paintballu z Rojem, który specjalnie, jak ja przyjechałem, sprawił, żeby padał deszcz. Super, dzięki! No, ale zobaczcie, jak było. Można zdjęcie? No, popierdoliło cię, kurwa, serio? Przecież ja tu jestem prywatnie. A, no dobra. Żartuję, jasne, że można. It's so easy. Patrzcie, jak będzie śmiesznie teraz. Nagroda Darwina. Janek, przecież ja tutaj mogę dać tym ludziom, kurwa, wszystkie DVD, które wożę od 2 miesięcy. Zajebisty pomysł macie. Stwierdziłem, że mi się samemu nie chce. Masz. Dziękuję. Maciek zrobił porządki sobie w mieszkaniu, w szafie i dał mi. Słuchajcie, ale jednego nie dostaniecie. Otóż sarnie żniwo Janek sobie zabukował. Ze względu na to, że jest operatorem, w tym miesiącu po prostu mu nie płacę. Trzymaj. A ja kradnę Futuramę. Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Ja nic nie chcę mówić, ale czy to jest jeszcze Polska? Zauważyłem, tutaj wszyscy mają niemieckie flagi. O kurwa, ja też mam. Was ist losen mit mir? O, keine Ahnung. Für Deutschland. Myślałem, że będzie się bez strat, ale tak wygraliśmy, wszystko super. Wszystko tak, człowiek czuje takie uniesienie i tak haha, wszyscy się witają i że ekstra, po czym tak patrzy. Co oznacza, że albo się zestrzałem, albo mnie trafili w trakcie i nie zauważyłem. Może jest mały, ale uroczy. Kiedy nagrywasz coś z Maćkiem z dupy, jego wartość dodana sprawia, że to jest śmieszniejsze niż było w planu. Leć, ptaszyno! I zabij ich wszystkich! This is the way! A Sivenia walaritirała! Dobra, Maciek, zajebiście. Tak? Już? To wszystko, jeśli chodzi o wstępniaczek. Słuchajcie, ja tak się robi sztukę, moi drodzy. Dokładnie. Rojo to tak naprawdę bardzo dobry człowiek i przykładny mąż oraz ojciec. Co innego można powiedzieć o pewnej parze z Mokotowa, która pewnego majowego dnia, a właściwie nocy, postanowiła zostawić swoich synów samych. W sensie nie, że na przykład poszli do Żabki i wrócili i było to jakoś nieodpowiedzialne. Nie o to chodzi. I też, żeby była jasność, nie mówimy tutaj o rodzicach, którzy porzucili swoje dzieci, nie wiem, kurwa, na śmietniku po urodzeniu lub wsadzili do okienka życia, bo w tym wypadku mogło to by być odrobinę za trudne. Za duże gabaryty. Tu też nie wejdziesz. Nie zostawili też 3-letnich bobasów w domu, w którym akurat kipi wrzątek na gazie i wszędzie są powłączane grzałki elektryczne. Nie. Zostawili 14- i 17-latka samych w domu. I na kartce napisali: chłopcy, jesteście dzielni, poradzicie sobie, jesteśmy z was dumni. A i sobie spierdolili w góry i zostali po słowackiej stronie. Przynajmniej tyle wiadomo. No i dobra, można się śmiać, że o Jezu, zostawili 14- i 17-latka.
Ale kochani, serio. Jednak można dostać zajebistej traumy, kiedy twój rodzic, twoi rodzice, kurwa, robią ci coś takiego. Znaczy wiadomo, że my nie wiemy, jakie tam były stosunki, o co tak naprawdę chodziło, ale mimo wszystko... Panie, tak się nie robi! Ostatnio dyskutowaliśmy o tym w papierach rozwodowych, jakby zainspirowani tym, co ostatnio Gimper tam pierdolnął. Do tego jednak jeszcze dojdziemy. Było tam o tym właśnie, jakie to jest absurdalne zostawić dziecko, kiedy jeden rodzic po prostu stwierdza, że już właściwie nie będzie się, nie wiem, jakimś dzieckiem zajmował i już go nie ma w życiu tego dziecka. To tu mamy, kurwa, dwójkę rodziców. My na przykład z Olą w życiu byśmy nie... To co mu napiszemy? Nie wiem, może ci pomysł, bo nigdy nie pisałam takiej wiadomości do dziecka. Dobra, żyj? Ale może drogi Tymonie? Drogi Tymonie, no. Albo kochany Tymonie. Drogi Tymonie. Elo. Mama, tata. Lecimy. Ale będzie zabawa w końcu wojny. Several days later. Nie no, to dla mnie jednak za dużo czasu bez niego. Ja muszę go przytulić. Chodź, idziemy. Nie wytrzymaliśmy bez ciebie. Bardzo za tobą tęskniliśmy, nie mogłam bez ciebie wytrzymać. Ale nie było was 5 minut. Dobra, tak. Swoją drogą, czy według prawa można sobie od tak porzucić dzieci? Nie wiem, albo dobra, wiem, albo się domyślam, ale w sumie nie opłaca mi się tego mówić, bo to twój tata mi płaci. Sami zatem widzicie, jakie to prawo jest. Za to powinno się zawsze, kurwa, zamykać do więzienia na zawsze każdego, kto udaje, że margaryna jest masłem. Zamiast tradycyjnego masła spróbowałam i wybieram ramę. Serio, jedliście kiedyś paluszki z margaryną? Ja na przykład jadłem. Jak byłem mały i rodzice nie kupili masła, tylko kupili jakąś właśnie ramę czy jakąś po prostu margarynę, to ładowałem tam paluszki słone i je zżerałem. Paluszki ze zlepem tłuszczu, to jak robisz liposukcję na żywo. I gwarantuję wam, że margaryna to nie jest masło. Najwidoczniej jednak rama ma to w tłustej piździe. I ostatnio wypuściła produkt, który jest owszem margaryną, ale dla zmyłki jest widocznie i jasno napisane masło. A nie sorki, przepraszam, zamiast A jest liść, więc tak właściwie liśćsło. To trochę jak te przybytki w stylu Lombard albo Lombardo, czy też Hotę bez L. No bo, nie wiem, kurwa, unika się wtedy płacenia podatków, czy też odpowiedzialności. No to ci też umywają tutaj ręce, bo wyraźnie jest napisane, że chodzi o to, że używaj jak masło. Przepraszam, liśćsło. Nowa rama, używaj jak masło. A jest jeszcze lepiej, kochani. Otóż jest tam też napisane, że ma 82%. No to sobie myślisz, że a tego co ma masło. Srasło. 82% mniejszego wpływu na klimat. Już wiesz, że smakuje tak dobrze, a ma o 82% mniejszy wpływ na klimat. Poczujesz. Liśćsło. O, no i proszę, jaki super greenwashing, bo tak naprawdę chuj wie, o co chodzi. Ale dobra, słuchajcie, może się mylę. Może ja jestem po prostu niekompetentny, ja się nie znam, ale znam kogoś, kto się zna. Dzień dobry. Dzisiaj będę testował margarynę, która udaje masło. Ładnie wygląda. I pachnie również. Smakuje chujowo. Zawsze można schować i zamurować w ścianie. Wyobrażacie sobie, jak to potem jebie? No, bo ja sobie wyobrażam, bo kiedyś po jakichś zdjęciach, jeszcze jak miałem starego Turana i miałem tam w bagażniku właściwie garderobę, to schowaliśmy worek, w którym były 4 masła, które Gosku wpierdalał. Tego worka nie odpakowałem przez pół roku, a potem go odpakowałem. Serio, nawet Chiny nie mają, kurwa, takiej broni biologicznej. Na podobny pomysł wpadli budowlańcy w Warszawie i rozdali deweloperom ulotki, z których wynikało, że zamurowali w ścianach zamrożone zwłoki szczurów oraz jaja, które się potem będą rozkładały w specjalnych torbach i te torby się rozłożą na przykład jedne po roku, a inne po 2 latach. I że to jest zemsta dla tych deweloperów za to, że płacili inne faktury, czy coś tam, no generalnie coś związanego z finansami. Kurwa, to tak jakbym ja LOL-owi chował szproty w montażowni. Co tak śmierdzi? Boże, co tak śmierdzi? Co to jest?
Boże! Ty chu... Kiedyś tak trzeba było sobie radzić. Kiedyś to było lepiej. Na przykład w takim 1972 roku. A co w nim było, dowiecie się z... KALENDARIUM! W tym roku otwarto granicę pomiędzy Polską a NRD. Co nie zmieniało absolutnie nic, bo dalej nie można było pojechać do tak zwanego Reichu. Ale za to łatwiej było już czmychnąć z Berlina Wschodniego. Można też było czmychnąć do muzeum i dłutem uszkodzić jakąś rzeźbę. Jak chociażby pietę Michała Anioła. Kiedyś to były radykalne ruchy, a nie to co teraz. Jakieś zupy i kleje. Najesz się za to dosyta kremu sułtańskiego, nawet jeżeli go nie lubisz. Tak jak jedna z bohaterek komedii i w sumie obyczajowego dramatu w jednym, od Janusza Kondratiuka, Dziewczyny do wzięcia. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak. Zrobiły kładeczkę, a ta rzeczka ta, ta 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 ta, si bon, si bon, ta ta ta, si bon, si bon. Si bon, si bon. Boisz się, że będziesz sam do końca życia? Nie martw się, inni mają gorzej. W 1972 roku w dżungli Guam znaleziono ostatniego japońskiego żołnierza, który ukrywał się tam od 1944 roku. Za to znaleziony i aresztowany został Zdzisław Marchwicki, czyli tak zwany wampir z Zagłębia. Czy to był naprawdę on? Prawo prawem, ale sąd nie zawsze bywa sprawiedliwy. Szczególnie jeżeli jedną z ofiar była bratanica Edwarda Gierka. W Irlandii Północnej też krwawo, ale spokojnie, tylko w niedzielę. Doszło tam do marszu protestacyjnego, który kosztował życie 14 osób. A Bono przynajmniej miał temat na napisanie numeru i przy okazji zbicie fortuny. Za to sam Fortuna pobić się nie dał, bo w tym roku na zimowych igrzyskach olimpijskich zdobył złoty medal. W skokach narciarskich. Uważasz, że sam skoczyłeś tu z Marsa i w dodatku lubisz się malować i nosić buty jak warga? No co, to tylko do sceny! Maciek, ale my nic nie kręcimy! To koniecznie wbijaj w rok 72, bo premierę ma The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Davida Bowiego, ojca glamrocka. Premierę miał też film Francisa Forda Coppoli, czyli Ojciec Chrzestny, który spowodował, że kinematografia zachłysnęła się gangsterskim klimatem. A to wszystko na podstawie książki. A ty, Syrku, jakie przeczytałeś książki w życiu? No jakie? W życiu przeczytałem dwie książki. No? Pierwsza to Kubuś Puchatek, a druga to Ojciec Chrzestny. A to jest Prawo Marcina ze Szczecina. A ja nie jestem z Szczecina. Dziękuję. Od tego roku też kraje takie jak Izrael, Stany i Wielka Brytania zaczęły tworzyć jednostki antyterrorystyczne, bo podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium organizacja Czarny Wrzesień wzięła jako zakładników izraelskich sportowców. Z dobrych wieści urodziła się Niki Nowa, kto ma wiedzieć, ten wie. A Atari wypuściło coś zupełnie nowego, czyli konsolę do gier elektronicznych Pong. Ech, niektórzy to powinni zostać przy graniu w gierki, chociażby nawet w takiego Ponga, a nie wypowiadaniu publicznie swoich mądrości. Do tego grona ostatnio dołączył, o dziwo, Tomasz Gimper Działowy, który rzucił trzema dziwnymi statementami. Najpierw o tym, że włosy u kobiet na rękach to kwestia zaniedbania. Potem o otwartych związkach, że sam jest w takim, że jego dziewczyna jest w takim i chuj. Oboje sobie pozakładaliśmy Tindery i stwierdziliśmy, że ej, może zaczniemy się spotykać. A trzeci o tym chyba najmocniejszym, że jeżeli kobieta ma na przykład trójkę dzieci i już nie ma siły na to, żeby być drapieżną kocicą w łóżku, no to facet, jeżeli powie jej, ty, to wiesz co, to ja cię męczyć nie będę, to ja pójdę na kurwy po prostu, nie? I ja se tam porucham i wrócę i będę lepszym mężczyzną i ojcem. To ona powinna dla świętego spokoju przyklasnąć. Małżeństwo ma, wiesz, dwójkę, trójkę dzieci, te kobiety biedne są wymęczone, wiesz, i facet mówi, elo, chcę mi się ruchać, czy mogę sobie pójść nawet, nie wiem, na prostytutki czy coś. I jakby zdarza się, że kobiety mówią, idź. On wyraża swoją potrzebę, ona... Pomimo, że może nie do końca jej to odpowiada, ale mówi, dobra, daj mi spokój. Mam jedno dziecko przy cycku, drugie mi płacze, trzecie to. Jak chłop pójdzie, wyładuje się, wróci, to będzie lepszym ojcem, lepszym mężem. I wiecie, są różne układy między ludźmi, więc każdy sobie robi to na swój sposób. Tylko problem jest, kiedy mówi się o tym głośno i to tak jakby normalizuje i mówi się, że to jest właściwie okej. Ale ja tutaj się nad tym rozwodzić nie będę, bo już się rozwodzimy z Olą. W papierach rozwodowych, moi drodzy, zrobiliśmy cały ten temat. W momencie, kiedy dajecie to jako przykład dobrego zachowania i ciśniecie to dalej w świat, próbując obronić jeszcze swoją tezę w jakiś sposób, będąc
opiniotwórczym, no to tutaj ja widzę problem delikatny. Ta kwestia Gimpera, tego wszystkiego, moim zdaniem wynika ze zbyt dużej pewności siebie i tego, że no elo, kurwa, już właściwie co ktoś ci może zrobić? Wchodzi jakiś taki kompleks, może nie Boga, tylko takiej nieomylności, tego, że kurwa, już to wszystko przerabiałem. Często tak się dzieje i to zauważyłem, kiedy coś zjebiesz i dostaniesz za to baty, będziesz musiał potem przepraszać, kajać się i zmienić swoją postawę. I tak było w przypadku Gimpera dawno temu, tak było dokładnie też w przypadku Pasuta i tak też jest w przypadku Gonciarza, bo wracasz odmieniony, z pokorą przyjmujesz razy, które są gdzieś tam słuszne i które zaczynasz rozumieć. I wchodzi pyk, oświecenie. Dostrzegasz przemianę w sobie i jesteś przekonany, że znowu jesteś nieomylny. To jest taki kurwa wąż zjadający swój własny ogon. Bo widzisz błędy swojego starego ja i akceptujesz to, że ktoś mógł się na ciebie wkurwić, że społeczeństwo, no nie wiem, skancelowało cię, czy jakkolwiek to można nazwać. Godzisz się z tym i tak myślisz sobie wewnętrznie, że jesteś po prostu lepszy od innych, bo ty się pogodziłeś sam ze sobą. I nagle twoja droga jest tą jedyną słuszną drogą. No, chyba że robisz coś z Ohio, to wtedy nie jest. Wszyscy się boicie, jak łapie za nóż, co? Szkoda strzępić ryja na coś, czego... Czego? Czego chciałbyś się dowiedzieć o prawie? Od ciebie? Przecież nawet, kurwa, aplikacji nie robiłeś, ty... A po co mi aplikacja, jak doktorat pisze? Zastanów się lepiej. Dobra, czytaj te swoje komentarze, a nie gadaj. Jest to stronnicowy raport Stowarzyszenia Umarłych Statutów o łamaniu praw ucznia i człowieka w szkole i na uczelniach, co też było omawiane u Krzysztofa M. Maja. O temacie było zbyt cicho, a na wakacje jeszcze troszeczkę czasu zostało. Słuchajcie, to nie do końca komentarz, chociaż jest na YouTubie, to jest w karcie Społeczność, gdzie zapytałem was o tematy, które chcielibyście, żebym poruszył. No to nie, za chuj, nie wiem, o co chodzi tutaj. Ale wiem, kto będzie wiedział. A, i teraz do mnie przychodzisz? Dużo organizacji bada stan praw ucznia w naszym kraju. Jak się domyślacie, jest z tym bardzo różnie. Choćby poprzedni rzecznik praw dziecka wskazywał w raporcie, że najczęściej łamanym prawem młodego człowieka w szkole jest prawo do wyrażania własnej opinii. Trudno, żeby człowiek, który nie może wyrazić własnej opinii, miał potem możliwość walczenia o inne prawa. A tych praw łamanych jest naprawdę wiele. Dlatego dobrze, że wiele osób działa, żeby coś w tej szkole się zmieniło. No i stąd takie raporty. Łamanych? Łamany w lesie skończy ten, kto doniesie. Daniel Nicola Ferrari kocha jakichś dwóch typów, co to się odpili. No dobra, słuchaj. Od czego by tu zacząć? Otóż, mamy takie uniwersum jak urzędnicza. To coś w rodzaju szkolnej, jeżeli nie wiesz. I będę całe życie wodkę pił. Tylko trochę inna patologia. She is my girlfriend. We are love, she is not children. Hi, I'm Nicola. This is Daniel. She is my boyfriend. Jest tam sobie Daniel Magical, ale oprócz tego pojawiła się też tam Nicola, well, Nikita. I no jest gocha, to wiadomo. I ona, ta Nicola, nagle jest w Warszawie, jest Queen of the Black, ale oprócz Queen of the Black jest Amadeusz Ferrari. I... Dobra, kurwa. Zróbmy to inaczej. Witam serdecznie w programie Sensacje Internetowego Wieku. Bogusław Wsza. Był mroźny poranek albo ciepły wieczór stycznia 2023 roku. Daniel Magical opuścił mury twierdzy. Czekała na niego matka, pseudonim Gocha, i przyszła dziewczyna Nicola, pseudonim Nikita. Cała ta trójka przeprowadziła ofensywę na YouTube pomimo zamkniętych granic. Niczym Niemcy w 1939 roku prowokacyjnie je przesunęli. Nie minęła chwila, a sprytne oddziały YouTube ukróciły ten proceder. Nie powstrzymało to naszej trójcy i z zagranicznym apelem ruszyli na podbój TikToka. W pewnym momencie Nicola, pseudonim Nikita, udała się na przeszpiegi za linię wroga do Warszawy. Tam jednak cała prawda wyszła o niej. Nikita była uśpioną agentką wrogiego reżimu, który ją nieoficjalnie zwerbował. Reżim ten w postaci Mister Ciosa, Trumena i Ferrariego ogłosił Nicole nową cesarzową włości na złotej, wypowiadając wojnę oddziałom Daniela Magicala. Reszta świata oburzona odwróciła się od tych państw osi. A one nie spoczęły na laurach i przeprowadziły atak na social media poprzez operację specjalną o kryptonimie GLOWUP. GLOWUP polegał na wydaniu 100 tysięcy złotych z budżetu unitarnego przeznaczonego na przedłużenie włosów. Co przyniesie nowy dzień? Nie wiadomo, ponieważ w tej chwili iskrzy na osi Boxdel-Ferrari, ponieważ dokonano
partyzanckiego nalotu na urodziny kanclerza Wojciecha Goli. To tak, słuchajcie, bo tam pokrótce jest dużo więcej pierdolenia. Znaczy samego pierdolenia, chociaż kto wie. Ale mam nadzieję, że Gosku was mniej więcej zaznajomił z tematem. Jeżeli jednak chodzi o glow-up, to zdecydowanie wolałbym, żeby doświadczył go właśnie Gosku. Cześć, z tej strony Prukman i Mateusz Pasa. Dzisiaj przychodzimy do was z nowym projektem. Nie robimy go po to, żeby sobie nabić wyświetleń, czy też oglądalności, widzów, czy czegokolwiek, czy pieniędzy. Chodzi nam o dobro, dobro tego oto człowieka. To jest Gosk. I wyrwaliśmy Goska z ciemnych, brudnych, zasyfionych mil. To była fawela w Parczewie. To była fawela na ulicy Urzędniczej w Parczewie. Wyrwaliśmy go z tego getta po to, żeby dać mu wszystko. Żeby zrobić projekt. Projekt, uwaga, Goskino. Projekt, w którym pokażemy wam, jak z tego ohydnego, plugawego, brzydkiego, starego mężczyzny, dokładnie tak, zrobić piękną osobę. Dokonamy tego za sprawą pieniędzy, bo postanowiliśmy włożyć w niego... Niemałe pieniądze. Niemałe. Niemałe pieniądze. I to będzie... 100. 100. 100. Złotych. 100 złotych. 100 złotych, proszę. Za te pieniądze dokonamy zniszczenia penisa, przedłużenia włosów i wycieczkę dookoła Radomia. Yes! I proszę, zapraszam tam i wróć już odmieniony. 3, 2, 1, 0. Oto ona! Goskino! Jak się czujesz teraz? Jezu, jestem nowy człowiek. Nie, po prostu się czuję, jakby to nie była ja. Ja, to znaczy nie był ja. Włosy w ogóle. Jak włosy? A jak zmniejszony penis? Nie przeszkadza już. Mogę normalnie biegać. Wcześniej to nie mogłem siadać tak za bardzo. No, najfajniejsze są te włosy, bo ja włosów to nie mam. O kurwa, wszystko zepsułem. Nie było chujowo-wujkowego żartu. Wiem, przepraszam, kajam się, strasznie mi przykro, no ale kto miał go powiedzieć w zeszłym miesiącu, no? Stanowski, Smokowski czy Pol? Przecież to nie byłyby wujkowe żarty, tylko dziadkowe już żarty. Za to mam inną propozycję. Młody chłopak, który powoli wchodzi w boomerstwo. Zapraszam. Rozmowa rekrutacyjna w renomowanej kancelarii. Stary mecenas pyta młodego prawnika. Niech pan wytłumaczy, czym jest skarga pauliańska. Pytanie numer dwa. Niech pan napisze najlepszy pozew o naruszenie dóbr osobistych, jaki jest pan w stanie przygotować. No i pytanie numer trzy. Niech pan poda, co to jest bezwzględna nieważność czynności prawnych. Młody prawnik odpowiada. Tato, przestań się wygłupiać. Borsuk z Żyrardowa! Rozjebał mnie do łez. Wiesz, co jeszcze rozjebał Borsuk z Żyrardowa? Kurwa, kasy z fantów na dziwki i koks i inne rzeczy, i szyszki. I na pewno siebie nie rozjebał, bo na psach się nie sprzedaje. Jedyne jednak, co może go powstrzymać, to pewien detektyw, który wywęszył jego trop. Tym detektywem jest Myszka Gambretti. Zresztą zobaczcie sami. Oto on, Borsuk z Żyrardowa, który fanty w dupie chowa. Borsuk z Żyrardowa! Lecz tym razem trafił na godnego przeciwnika. Myszka Gambretti! Zobacz, jak zakończy się ten epicki pojedynek. Borsuk z Żyrardowa! W te wakacje na kanale z dupy. Borsuk z Żyrardowa! Ktoś chciałby więcej przygód i rozwinięcia uniwersum Borsuka z Żyrardowa? Czy oprócz Myszki Gambretti pojawi się kto inny na jego tropie? Czy Myszka Gambretti dostanie swój własny spin-off? Piszcie koniecznie, czy chcecie w komentarzu. I czas na suchar tygodnia! Jak nazywa się najbardziej komunistyczna część prawnika? Lewo Marcina! Ale ten żart już był i to jest bezbek totalny poza tym. Jak był? Kiedy był? No wcześniej był, normalnie. Gdzie był? No był o Jasiu Kapeli. A to zupełnie inny kontekst. Identyczny, dokładnie to nie samo. Inny kontekst zupełnie. Chodzi dokładnie. Dobra, to rób samo. Te swoje kurwa TikToki, spierdalaj. I to już niestety koniec, moi drodzy. Muszę się z wami pożegnać, bo odcinek się chyli ku końcowi. Trzeba iść spać. Znaczy, no nie musicie iść spać, możecie sobie jeszcze raz zobaczyć ten odcinek albo inne odcinki, które już widzieliście. Możecie też zasubskrybować Prawo Marcina, chociaż nie wiem, czy jego się subskrybuje. Na pewno wejdźcie do niego na TikToka, bo tam tworzy swój content, czy też na Instagram. Subskrybujcie za to Papiery Rozwodowe, subskrybujcie kanał Miszon, subskrybujcie kanał Przegryw i subskrybujcie Ty Monstera.
Zróbcie to, tam będzie wywiad na przykład z prawą Marcina, taki na poważnie, tym on już 13-latek przeprowadzi. A skoro już przy prawie Marcina, to ja zostawiam was z prawilnym Marcinem. Ty, wyskakuj z kasy. Dawaj 50 groszy. Ja nic nie mam, serio, przysięgam, że nic nie mam. Dawaj, bo jak znajdę, to zobaczysz, co będzie. Ale według prawa nie wolno tak robić. Nie, księga ulicy mówi jasno. 50 groszy, spoko, 60, chuj mu w oko. Mój ziomo w pierwszej elo chciał zostać prawnikiem i został prawnikiem, bo ten ziomo to ja, studiowałem prawo. My to, prawo, inteligencja. My to, ja też studiowałem prawo. A ćwiczyłeś crossfit? Tak, crossfit też ćwiczyłem. To jesteś prawdziwym studentem prawa, bo podstawowym prawem każdego studenta prawa jest to, że musi o tym powiedzieć przy każdej, najmniejszej, najdrobniejszej okazji. Prawo. Prawo.